nauczyciel przygotowuje apostołów, uczniów na swoje odejście, na niebowstąpienie. Oto przebywał Chrystus po swoim zmartwychwstaniu przez dłuższy czas, żeby jeszcze douczyć apostołów tych rzeczy, których jeszcze oni nie wiedzieli. Pamiętajmy, że przed męką Chrystusa, przed chwalebnym zmartwychwstaniem Pana Jezusa, wielu rzeczy nie mógł Pan Jezus dobrze wytłumaczyć uczniom, bo byli jeszcze ciągle bardzo niedoskonali, byli ciągle jeszcze w swoich kalkulacjach, można powiedzieć, religijno-politycznych, bardzo ograniczeni. Ciągle marzyło im się jakieś żydowskie superpaństwo, w którym Żydzi będą rasą Panów. Wydawało mi się, że będą mieli wielkie bogactwo i będą mieli podnóżka wszystkie okoliczne, sąsiednie narody. Ten, można powiedzieć, to ograniczenie było bardzo duże i też Pan zdawał sobie sprawę, że apostołowie są wychowani w szczególnych okolicznościach, w szczególnej religii. To też nie było całkiem przypadkowe, nie było całkiem złe, ponieważ pamiętajmy, że Żydzi byli w Starym Testamencie ciągle narodem wybranym, więc musieli się oddzielać od pogańskich, sąsiedzkich narodów, musieli oddzielać się od tych, którzy czcili bożki, którzy mogli Żydów skłonić do bałwochwalstwa, do zdrady religii Boga. Niemniej jednak byli też to ludzie dosyć z reguły prości, byli to rybacy, byli to ludzie nieuczeni w piśmie. Dlatego takich ludzi wybrał Pan Jezus, bo zdawał sobie sprawę, jak wielkie zacietrzewienie, zaślepienie tych w Izraelu, którzy mieli coś do powiedzenia, kapłanów, faryzeuszy czy przywódców politycznych, społecznych. Bo to po zmartwychwstaniu, natomiast wszystko się zmieniło. To apostołowie zobaczyli Pana Chrystusa, zobaczyli Jego wielkość, moc Jego bóstwa i dlatego łatwiej im było uwierzyć we wszystkie te tajemnicze i trudne do zrozumienia rzeczy, które przekazywał im Chrystus. Widząc zmartwychwstałego Chrystusa, mogli się dowiedzieć tych ostatecznych rzeczy, mogli uwierzyć tak do końca Chrystusowi, to wszystko, co on mówił, wszystko, co on nauczył. Dlatego był ten okres między zmartwychwstaniem a niebowstąpieniem tak bardzo konieczny. To była taka ostatnia, można powiedzieć, chwila, kiedy Pan Jezus, przebywając pomiędzy ludźmi, pomiędzy apostołami, mógł uzupełnić tę wiedzę, której jeszcze apostołowie nie mieli, mógł uzupełnić wszystko to, czego apostołowie jeszcze nie wiedzieli. Później następuje niebowstąpienie, potem dopiero zesłanie Ducha Świętego. Ten okres, można powiedzieć, był w pewnym sensie przesunięty taką nutą smutku, bo zawsze jest tak, kiedy odchodzi bliska osoba i to jeszcze osoba, którą odzyskaliśmy na pewien czas, kiedy to pomiędzy Pańskim Chrystus zmartwychwstał, kiedy ta osoba znowu odchodzi, znowu pozostaje taki smutek i tęsknota. Pan Jezus chciał, żeby apostołowie to odczuli, tę boską, świętą tęsknotę za wiecznością, za niebem, w którym będą mogli oglądać Chrystusa, oglądać całą Trójcę przy Najświętszą Matkę Pannę przez całą wieczność. Potem dopiero przyszedł do apostołów ten wielki nauczyciel, Duch Prawdy, Duch Święty. Pamiętajmy ciągle, że w tym okresie po zmartwychwstaniu Maria jest ciągle między uczniami. I to ona będzie tym filarem i zwolennikiem tej grupy pierwszych chrześcijan, którzy skupią się wokół niej, jako wokół najlepszej matki, jako tej, która została dana Kościołowi, jako matka w osobie świętego Jana Apostoła. Dzisiaj mamy wspomnienie świętego Jana Apostoła i Ewangelisty przed Bramą Łacińską, na to będzie jedno z pięknych, wspaniałych katolickich świąt, które padły ofiarą bezbożnych reform Jana 23. Z katolickiej Ewangelii ostatni dzisiejszy mszy będzie o świętym Janie Apostole. Ten okres jest zatem okresem szczególnie, można powiedzieć, ten tydzień jest okresem wyczekiwania i takim okresem tęsknoty za Chrystusem, zastanawiania się również nad tym, co to będzie dalej, nad śmiercią, nad chwilą, w której będziemy musieli się pożegnać z życiem tym doczesnym, przemijającym,
ziemskim, które jest życiem, jak wiemy, bardzo niedoskonałym. Najświętsza Maria Panna patronuje temu okresowi i można powiedzieć, że jest najlepszą nauczycielką zarówno wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego, jak i dobrej śmierci, oddzielenia się od świata. Świętowaliśmy Wielkie Święto Maryi Królowej Polski, które jest tak bardzo i ściśle związane z naszą ziemią. Pamiętajmy, że w tym tygodniu wypadają dwa kolejne wielkie święta, świętych, których Polska, szczególnie Kraków, mają ze swoich patronów. To jest przede wszystkim święty Florian Męczennik, jeden z patronów Polski, który jest w archidiecezji katowickiej, szczególnie w archidiecezji krakowskiej, w diecezji katowickiej szczególnie czczony, ma ręce zdwojone większe. A w wtorek mamy święto Stanisława biskupa i męczennika. W związku tego świętego z świętym Matki Bożej Królowej Korony Polski mówiłem we czwartek. Święty Stanisław jest głównym patronem Polski. O ile święty Wojciech jest pierwszym patronem Polski, tyle święty Stanisław jest głównym patronem Polski. Jest szczególnie czczony, jako nasz patron, ma również święto pierwszej klasy wraz z oktawą. Tak więc jest dobrze skupić się na prośbach do tych wielkich świętych. Również pamiętajmy o świętym Robercie Bellarminie, którego święto obchodzimy za tydzień. Miesiąc maj jest zatem szczególnie poświęcony Maryi i razem z nią chcemy przeżywać ten błogosławiony okres